Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Medieval Dynasty. Dzisiaj chciałbym wybudować chatę wydobywczą i to jest budynek, dzięki któremu możemy zatrudnić pracownika, by nam wydobywał wapno, kamienie, sól i glinę, o ile dobrze pamiętam. I mnie właśnie będzie interesować glina. Tak się składa, że dosyć blisko mojej osady znajduje się złoże gliny, gdyż w przypadku tego budynku, jeżeli on ma prawidłowo działać, jeżeli ten pracownik ma faktycznie coś wydobywać, no to jeżeli chcemy wydobywać tam sól czy kamienie, to powinniśmy tę chatę umieścić blisko kopalni, znaczy właściwie blisko jaskini. I ja wiem, gdzie taka jaskinia się znajduje, ale tam są niedźwiedzie i w sumie ja wolę, by ten pracownik, przynajmniej w chwili obecnej, wydobywał mi tutaj glinę. Dobra, i tu jest właśnie złoże gliny, dosyć spore. Bo nie dość, że tu się zaczyna, to kończy się gdzieś aż tutaj, więc ja tę chatę wydobywczą postawię być może gdzieś po środku, czyli może gdzieś tutaj, bo to ma zasięg 50 metrów. Czekajcie, czy to złoże gliny się ciągnie jeszcze tutaj, bo nie pamiętam w sumie. Nie, dobra, tutaj już tego nie ma. Okej, no to gdzieś w tym miejscu postawię ten budynek. Gdzieś... może... też muszę uważać, bo tu jest sporo drzew. Dobra, niech będzie gdzieś tutaj. Tu jest przerwa, nie ma tutaj drzew. Więc stawiamy tutaj. Budynki. Wydobycie. I jest właśnie chata wydobywcza. Fundamenty wymagają 8 kłód, więc na szczęście tyle mam. Ten budynek jest strasznie taki mały, jak widać. To on się nawet jakoś między drzewami tutaj powinien zmieścić. Jakoś go powinien być w stanie go wcisnąć. Dobra, no to niech będzie, może czekajcie. O, niech będzie gdzieś tutaj. No to teraz budujemy. Potrzebuję kłód. I trochę słomy. No i na szczęście słomy już trochę sobie wziąłem ze skrzyni, bo wiedziałem, że raczej będzie potrzebna. Okej, no to budujemy. Na całe szczęście niedawno pozyskałem nowego osadnika, którego tymczasowo przydzieliłem, by coś tam w warsztacie robił, mimo iż on nic tam w sumie nie robi, ale wiedziałem, że będę chciał niedługo tę chatę wydobywczą sobie zbudować i właśnie tutaj go zatrudnię, jak tylko skończę budowę. Dobra, to bierzemy siekierę, bo potrzebuję trochę kłód, z tym, że... pracownikami jest tak, tutaj w tej grze, że jeżeli chcemy, by oni pracowali, no to musimy im zapewnić pewne narzędzia. I tak jak w przypadku na przykład drwala, którego mam od jakiegoś czasu, i w przypadku myśliwego, no to musimy codziennie w skrzyni umieścić drwalowi siekierę, a myśliwemu nóż myśliwski. I to możemy zrobić zarówno w chacie myśliwskiej, myśliwemu i w drwutni drwalowi, ale chyba też możemy to zrobić po prostu w magazynie z zasobami. Gdzieś przeczytałem, że też jest taka możliwość. Dzisiaj tak zrobiłem i zobaczymy, czy to faktycznie zadziała. Bo może się okazać, że to jest nieprawda. Ale na przykład zbieracz, bo mam też jednego zbieracza, który zbiera mi tutaj jakieś jagody. On jest w chacie myśliwego też zatrudniony. Zbiera mi jakieś jagody, grzyby i tak dalej. I on już nie wymaga żadnych narzędzi, ale... tutaj pracownik, który będzie mi coś wydobywać, również tych narzędzi wymaga. No i w przypadku tej, przypadku wapna, kamieni oraz soli, wymaga on kilofa. A kilof to jest rzecz bardzo droga, albo dosyć, no taka, trudna do wytworzenia. W sensie, bo trzeba mieć kuźnię, trzeba, co ja posiadam, i trzeba mieć, w sumie to jest chyba nawet ważniejsze, żelazo. A żelazo się bierze z jaskini, którą strzegą niedźwiedzie, więc u mnie to jest, no, trochę problematyczne na razie to zdobywanie żelaza. Ale jeżeli chcemy, by pracownik nam tu wydobywał glinę, no to już wystarczy mu dostarczyć tylko i wyłącznie łopatę. A to jest akurat coś bardzo łatwo tutaj, o tę łopatę, bo ją się chyba z kłód tworzy, czy z patyków. Nie pamiętam, ale ja i tak, tak czy inaczej będę musiał wytworzyć sobie jakąś. Niestety, ja omyłkowo sądziłem, że w chacie wydobywczej również będzie mógł pracownik wydobywać jakże cenne żelazo.
Ale nie, okazało się, że żelazo, że żeby wydobywać żelazo, trzeba wybudować kopalnię. Która to? Ja tylko pokażę po prostu, bo to jest jakaś masakra. Nie, to jest tutaj. Chata wydobywcza wymaga 500 punktów budownictwa, no ja mam 684. Kopalnia wymaga 5000 punktów budownictwa. I ja się pytam, co ja mam kurde wybudować? Czasami naprawdę mam jakieś takie wrażenie, znaczy... Jest to zrozumiałe, bo to jednak jest gra we wczesnym dostępie i tak dalej, czyli ona jest tworzona na bieżąco, cały czas. Są zmiany wprowadzane, balans i tak dalej. Ale ja czasami mam wrażenie, że ci twórcy dodają jakąś rzecz, wcześniej jej nie testując. Chodzi mi tutaj zwłaszcza o tempo rozwoju. Ja wiem, że ta gra na jedno ma to sens, bo ta gra została tak zaprojektowana, że tutaj jako władca tej osady, jako ktoś w średniowieczu, my musimy tu przetrwać całe swoje życie. Czyli teoretycznie mamy kilkanaście, kilkadziesiąt lat, by no zdobyć pewne jakieś tam tutaj rzeczy, w stylu wbić jakieś no te technologie i te punkty umiejętności. Ale kurczę, to jest aż już nawet trochę dla mnie frustrujące. Dobra, jest chata wydobywcza i tutaj jest skrzynia, gdzie mógłbym na przykład łopatę umieścić. No ale nie mam tej łopaty. Ja ją umieszczę być może w tym magazynie. Chcę sprawdzić, czy to faktycznie działa. Dobra, no i jest tutaj chata wydobywcza blisko tych dołów z gliną, więc teraz ważna rzecz. Gdzie jest ten mój Zybert? O, to jest właśnie mój nowy osadnik i no chwilowo go przypisałem do warsztatu, ale ja go przypiszę do chaty wydobywczej. I niech on będzie, no, górnikiem tak jakby. Tylko, że ja mu tam dam łopatę zaraz. Muszę sobie stworzyć. Nie pamiętam, czy trzeba kłody? Chyba kłody trzeba, by zrobić łopatę, nie? No właśnie. No właśnie, dwie kłody. To wezmę sobie na szybko z magazynu. A, i jedną rzecz zobaczę od razu. Czy to, co powiedziałem, się sprawdziło? Dobra, sprawdziło się, czyli faktycznie, mimo że ja to robiłem od samego początku, umieszczałem nóż myśliwski w chacie myśliwego i siekierę w drewutni, a się okazało, że można to umieścić tutaj, w skrzyni, czekajcie, wezmę sobie te dwie kłody, okazało się, że można to umieścić tutaj, w skrzyni w magazynie na zasoby i ci pracownicy i tak to sobie stąd wezmą, tak jakby, spoko. Dobrze jednak czasami jest sobie odpalić gogle i poczytać. Co nieco. Czyli to samo się tyczy zapewne Zyberta, że ja mu tę łopatę umieszczę w magazynie i on będzie nią po prostu glinę kopać. No właśnie, a propos gliny, tak się składa, że ja kiedyś sobie już sam trochę tej gliny ukopałem i jakiś czas temu coś tam pamiętam, że miałem z tej gliny robić na odcinku, ale ostatecznie nie zrobiłem, bo coś tam mi chyba innego wyskoczyło. Więc może dzisiaj coś zrobię i pójdę do miasta potem to sprzedać. Czyli ja mam w sumie tylko jeden schemat wytworzony, jeżeli chodzi o glinę i są to bodajże kubki. I w sumie na razie mi się nie chce kupować jakichś innych schematów, bo są drogie. Więc ja po prostu gliniane kubki będę trzaskać cały czas. No i w ten sposób trochę zarobię. Dobra, jeden kubek to jedna sztuka tej gliny, czyli mogę sobie ich wytworzyć aż 34. No z tym, że trochę to potrwa, to może delikatnie wam to przyspieszę. Okej, no to mam 34 gliniane kubki. Zastanawiam się... Kurczę, no jeszcze mogę trochę dorobić. Być może wszystkich nie, bo za ciężko mi wtedy będzie, ale... Zobaczymy, jak szybko ten gościu zacznie glinę mi tu wydobywać. I czy w ogóle zaraz się okaże, bo patrzcie, on ma... Tak, ja zostawiłem tutaj 16 sztuk tej gliny. No i tyle, ile zostawiłem, to tyle jej jest, więc... Zobaczymy, czy jak wrócę, to czy tej gliny będzie trochę więcej. Chyba, że ja coś tutaj źle rozkminiłem. Chyba, że zmienili jakoś w aktualizacjach to, jak się tutaj ma teraz sprawa z tą chatą wydobywczą, bo oni przecież potrafili zmieniać jakieś rzeczy w stylu kuźnia, warsztat,
To się trochę zmieniło w tych aktualizacjach, więc... Zobaczymy, zobaczymy. O, wiem, co dzisiaj jeszcze zrobię. Być może dzisiaj sobie posadzę jakieś drzewo. W sensie, bo od jakiegoś czasu jest w tej grze sadownictwo. Z tym, że jak wyszło to w aktualizacji, to by zająć się sadownictwem, to trzeba było bardzo dużo punktów technologii zdobyć, chyba w rolnictwie. Ale później w aktualizacji znieśli ten limit i teraz już nawet mogę sobie teraz zająć się sadownictwem. I być może posadzę sobie dzisiaj pierwsze drzewo, bo niestety te sadzonki są cholernie drogie, to trzeba przyznać. I te drzewa też długo rosną, więc... No dobra. Skoczę teraz do miasta. Sprzedać gliniane kubki. I też chyba trochę mięsa sprzedam, bo sobie napiekłem, więc no, warto by. O, zobaczmy, czy tutaj ten Zybert w ogóle gdzieś jest. A czekajcie, bo tu kłoda jakaś, jakąś zostawiłem jedną. Dobra. Coś ten Zybert nie chce tu pracować na razie. Co nie? Gdzie on kurde jest? Może on dopiero od nowego dnia będzie pracować? Albo jednak muszę mu tę łopatę tu umieścić? A, nie wiem, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Ja w międzyczasie idę do wioski. Czekajcie, zobaczę jedną rzecz. Umiejętności... Dyplomacja... Barter. To by się przydało wykupić. Bo już mam to na drugim poziomie, czyli mam 20% korzystniejsze ceny sprzedaży i kupna. Ale chciałbym trzeci poziom i wtedy będzie 40%. W sensie, ja będę musiał płacić 40% mniej za jakieś tam rzeczy, które bym kupował, co jest spoko. Ale jeszcze bardziej jest spoko to, że każdy towar, który ja sprzedaję, byłby 40% droższy niż pierwotnie, zanim się te umiejętności kupi. I to jest spoko. Dobra. Jaro Gniewa, chodź tu. Nie uciekaj, mam tu co nieco dla ciebie, czyli po pierwsze... O, ja mam deski jeszcze w ekwipunku? Muszę je schować w sumie, po co mi one? Masz, cyk, 50 glinianych kubków za 415 monet. Nieźle, nieźle. I teraz jeszcze może trochę mięsa. Nie za dużo, ale zawsze... Zawsze coś. No i mam 839 monet. Okej, to... A nie, czekajcie, czy ona ma te sadzonki? Bo nie zwróciłem uwagi. Nie. To nie ona. Ja zawsze mylę ją. Tu gdzie jest ta druga handlarka? Chyba gdzieś tam, co nie? O, tutaj siedzi. Kurde, nie mogę przeskoczyć przez płot. Adelaina, witam cię. Pokaż, co tu masz. O, zobaczcie. Sadzonka chmielu, 450 monet. Gruszy, 360. No i kurde, mega to jest drogie, więc mam tutaj wiśnie. Oraz śliwe. Jeszcze w takiej, powiedzmy, w miarę rozsądnej cenie. Czyli 270 monet i 288. Zastanawiam się, co tu kupić, bo może, wiecie, patrząc na to, jak te drzewa są drogie. I jak, znaczy te sadzonki, i jak długo to rośnie, bo chyba wyczytałem, że coś około 2 lat w tej grze potrzeba. To ja wolę je posadzić czym prędzej. Teraz się wykosztować, ale ja latem jak, bo ostatnio robiłem rekordowe zasiewy i ja latem się tak odkuję, jeżeli chodzi o hajs, bo będę mieć tyle lnu, że ja sobie kupię na pewno sadzonkę wiśni i sadzonkę śliwy. No i na resztę już mi nie stać w sumie, więc... Więc niech będzie. Dobra, to teraz idziemy to sobie posiać i na całe szczęście, tak jak w przypadku innych rzeczy, jak siejemy, no to wymagają one na przykład obornika, nawozu. A tutaj nie wymaga już tego. Sadzenie tych drzew. Więc pójdę sobie teraz do wioski i wybiorę jakieś takie miejsce, gdzie chciałbym posadzić te drzewka. No i tak, żeby wiecie, żeby mi nie przeszkadzały, bo i tak będą teraz rosnąć przez 2 lata, więc musi to być dobra miejscówka całkiem. A Zyberta tu dalej nie ma. Coś tu jest nie tak. Może serio musi być nowy dzień, żeby on zaczął pracować.
Kto wie, no bo przecież go przypisałem tu, nie? Przypisałem, górnik. No to co? Niech bierze te łopaty i śmiga, kopać mi glinę. Dobra, czekajcie, może się napiję tak przy okazji. No i właśnie, gdzie by tutaj posadzić te drzewa? To jest dobre pytanie. Wezmę sobie najpierw motykę. No i teraz, to musi być taka miejscówka, która mi nie będzie przeszkadzać. Czyli może... Nie, tutaj to nie. Może tu? Koło mojego domu? I tak chyba nic bym tutaj nie budował, nic bym tutaj nie stawiał, więc... Może gdzieś tutaj niech będzie, dobra, czyli tak. Budynki, uprawy, sad owocowy, dobra, czyli... Może jakoś tak jedno obok drugiego posadzę, czyli... Aha, dosyć spory jest ten placyk pod jedno drzewo, okej. To czyli tutaj niech będzie jedno, a drugie posadzę może z drugiej strony, gdzieś tu. No tutaj są te moje pola właśnie i to jest, kurczę, problem. Albo niech tutaj będzie. Zakładam, że nie będzie mi przeszkadzać, taką mam nadzieję. Dobra, to czekajcie. Uprawy, sad owocowy i tutaj. Cyk. Teraz, gdzie jest ta moja motyka? Okej. Teraz torba z nasionami, sad owocowy. I tutaj niech będzie sadzonka wiśni. A tutaj... sadzonka śliwy. No. Dosyć sporo mnie te sadzonki kosztowały. Więc mam nadzieję, że kiedy już urosną, no jednak wiadomo, że trochę to potrwa, ale kiedy już urosną, to że całkiem nieźle będzie się dało zarobić na sprzedaży tych jabłek albo tych śliwek. Tylko no właśnie ciekawe, czy będzie opłacalne bardziej je sprzedawać, czy być może umieszczać w magazynie z żywnością, by to było coś, co będą akurat moi mieszkańcy tutaj jeść. To jest ciekawe. No cóż, zobaczymy. Trzeba poczekać. Plusem jest to, że no nie trzeba nawozu. Tak jak w przypadku innych rzeczy, jak tu się sieje. No ja to czekam aż... No tutaj jest trochę buraków, ale o, tu jest len posiany. Na tym lnie to ja tak zarobię hajs, że no już się nie mogę doczekać. A, czekajcie, zobaczmy, czy jest trochę już tej gliny w tym magazynie. Bo jak nie, to coś tu jest nie tak. A jest glina, dobra. Już Zybert zaczął działać. Na razie bardzo powoli mu to idzie. Ej, ale on nie tylko glinę wydobywa, ale też kamień. Bo był chyba jeden tylko kamień w magazynie, a to dobrze. Bo mi się czasami nie chce zbierać tych kamieni, jak muszę wytworzyć jakiś tam przedmiot czy coś. Czy w przyszłości, jakbym chciał jakiś dom z kamieni wybudować. Więc spoko. Dobrze, że on wydobywa również glinę. O, tutaj jest Mojmir chyba, tak, mój drwal. Chyba wraca z pracy do domu, bo już się robi trochę ciemno. Dobra, to co ja bym tutaj chciał zrobić jeszcze tak na szybko? Ej, wiecie co? A może pójdę sobie na ryby? Czemu nie? Tylko ja nie pamiętam, gdzie zostawiłem włócznie. A tutaj jest sól? A, dobra, to ja tę sól chyba tu umieściłem, jak byłem w jaskini jakiś czas temu. Bo w chacie myśliwskiej możemy robić solone mięso. Dobra, być może tak zrobiłem i zapomniałem. Gdzie jest ta moja włócznia w ogóle? O, jest włócznia rybacka, ale ona tylko 20% wytrzymałości ma. Na wymagalnianej nici by ją zrobić, więc no tym bardziej czekam. Aż mi ten len wreszcie wzrośnie. I będę mógł zrobić żniwa. Dobra, no to gdzie są ryby? Chociaż czekajcie, ja może
No 20% wytrzymałości to jest za dużo, tym nie złowię. Ale pójdę może w tamtą stronę. Może będą jakieś inne ryby, bo tutaj to ja łapałem jakieś same chyba płocie. A można tu złapać jeszcze szczupaka, okonia. No tylko podejrzewam, że pewnie w różnych tutaj miejscach tej rzeki. Ej, kurczę, jaka grafika w tej grze to czasami jest przecudowna. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze wyłączę interfejs. Jak coś to pod klawiszem H tutaj się wyłącza. No i zobaczcie, jak to wygląda. Piękny zachód słońca. Nie no, ta gra naprawdę wygląda nieźle. A tutaj jest Jaromira. Zbiera grzyby chyba. No to fajnie, fajnie. Dobra, to zobaczmy. Czy tutaj będą jakieś inne ryby? Na przykład szczupaki. Tylko widzę, że to jest dosyć głęboko, więc... trochę lipa. I też żadnych ryb nie widać. No nie, no zobaczcie, jak to wygląda. Tam jest chyba taka wyspa pośrodku rzeki. Nie no, ta gra to naprawdę... graficznie, co jak co, ale graficznie jest bardzo dobrze. Okej, wracamy do szukania ryb, bo powiedziałem, że się wybiorę na ryby, a coś tutaj tych ryb nie ma niestety. No czasami je wypatrzeć to jest problem. A właśnie co ciekawe, one nie są wcale aż takie płochliwe. Tylko jest tam problem z ich znalezieniem. O! Nie, kurde, wydawało mi się. Noż, kurczę, może się zaraz okaże, że w tej części rzeki w ogóle nie ma ryb. Znaczy wiecie, to jest możliwe. I trochę lipa, bo się ciemno robi. Kurde no, chyba nici z moich ryb. Dzisiaj. Szkoda. Może wypatrzę jakąś z brzegu. Bo je dosyć dobrze, znaczy... całkiem... dobrze jest je wypatrzeć już z samego brzegu. Jak jesteśmy w wodzie, to tak czasami nie widać ich. No kurde, nie ma żadnej ryby, serio? No to się wybrałem na ryby. Dobrze, że jak był ostatni odcinek, gdzie powiedziałem, że idę na ryby, to dobrze, że chociaż tamte ryby były, co nie? Dobra, czyli nie wiem, od czego to zależy, że w jednej części... no może tak serio jest, że w jednej części rzeki w ogóle nie ma ryb. To nie jest tak, że one są wszędzie. O, tu jak głęboko jest. No kurde, nie ma nic. Ale przy okazji sobie zwiedzę tą wyspę. Szkoda, że tu nie ma, wiecie, znaczy... ta gra jest symulatorem, jest dosyć realistyczna. W jakiejś innej grze pewnie byłaby to jakaś skrzynia ze skarbem. No, więc szkoda, szkoda, że tu nic nie ma. Zarówno skarbu nie ma, jak i ryb nie ma. Dobra, no to dzisiaj niestety wracam do domu z pustymi rękoma. Trudno. No chyba, że po drodze mam przy sobie łuk, no oczywiście, że mam. Jakbym po drodze spotkał jakąś zwierzynę, to chociaż coś bym upolował, bo wiecie, tak... przywódca wioski wraca do wioski, nic nie upolował. Wiecie, stracą do mnie respekt. Więc jak coś bym tutaj zobaczył... nawet może być królik. O dobra, tam jest jakiś jeleń. Tylko, że on chyba ucieka trochę ode mnie. Dlatego zaraz podejdę. O, więcej jeleni. O, proszę bardzo. Jeden strzał. I leży. No to może jeszcze jednego. Patrzcie, na drzewo wleciał. Oj, słabo to było widać, ale... no, te jelenie to bywają tutaj. Potrafię się zachowywać dziwnie. Ej, nie trafiłem go! Dobra. To tutaj był jeszcze jeden. Też nie trafiłem? Dobra. Już jest ciemno chyba, to... nie widać aż tak dobrze w tej grze. Pal go licho, jednego upolowałem. Jeszcze na pewno w przyszłości będę chciał pójść na jakieś spore... polowanie w tej grze, bo dosyć dawno nie byłem, co nie? Na takim porządnym
dużym polowaniu, więc to na pewno jest u mnie w planach. Ale zobaczymy jeszcze, kiedy to zrobię. Jakieś takie, wiecie, dziki. O, dawno nie było polowania takiego na dziki. Może też trochę tych jeleni, ale one to mnie wkurzają. Ewentualnie lisy, a może i nawet żubry. Kto wie. Dobra, ja pozbieram sobie trochę tych grzybów, bo trzeba jednak zdobywać punkt umiejętności, a nie tylko polegać na moich pracownikach. No i zaraz będzie lato, a fajnie, bo latem będą jagody. I chyba znowu zrobię taktykę w stylu, że nazbieram tych jagód na cały rok i będę tymi jagodami karmić moich osadników, by móc samemu sprzedawać chociażby takie mięso czy grzyby. To jest dobra taktyka. Tak, więc w następnym odcinku będziemy się już widzieć latem, więc jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.